Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w trzecim już oczywiście materiale z gry Super Mario Maker 2. No i jak widzicie, prace, co prawda powoli, ale jednak postępują, a to jest najważniejsze, 11% ukończenia zamku, więc powoli do przodu. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, jeżeli czekaliście na kolejny odcinek z tej serii i czekacie na kolejne. Natomiast my wykonamy kolejną robotę, no bo no nie mamy hajsu, potrzebujemy trochę go więcej, żeby coś tam więcej stworzyć. Teraz mamy misję 9, The Keymaster, za 3 gwiazdki, ale za to 200 hajsu, więc też nieźle. O nie, słuchajmy, Ghost House, ojejku, już się boję. Już się boję, będziesz potrzebować 4 kluczy. Więcej, jeżeli chcesz prawdziwe zakończenie? Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy, zobaczymy. The Keymaster, już się boję. Dobra, co my tutaj mamy? Jak to wygląda? Jak to wygląda, jak to się prezentuje? A, już ciekawie. Tu coś wypadnie. O, proszę, grzybek. Grzybek wypadł. Czekajcie, mówiliście, że jest jakiś sposób w ogóle na niszczenie tych chyba bloczków żółtych. Ale ja jeszcze go chyba nie ogarnąłem, tego sposobu. No niestety. A może po prostu tutaj trzeba... Ej, serio? Lol. Dobra, wypadł kolejny. I co one tak wypadają w nieskończoność? O nie, super, serio? Świetnie, jeszcze się wbiłem w ducha. Dobra, i mówiliście, że o tym jakimś sposobie, chociaż ja go jeszcze nie ogarniam aż tak dobrze. Co my tu mamy możliwość? Może mam przenosić to? Ej, ja mogę to jakoś przenieść? Ej, mogę. Tylko właśnie, na czym to polega? Dobra, te domki duchów nie są wcale aż takie proste, jakby się mogły wydawać. O co tu biega? One w ogóle będą się pojawiać nowe na tych miejscach, czy nie? Ej, dziwna sprawa, masakra, ludzie, nie ogarniam tego. No i... Aha, poł. Dobra, ten poł to za dużo nie zrobił. Dam radę tutaj wejść. Dobra, jakiś dziwny, strasznie dziwny ten poziom. O co chodzi? Ej, to jest woda? Nie. To nie jest woda, ale... A, on nas unosi w ten sposób. No dobra, ale czy jest jakiś sposób, żeby, nie wiem, przestawić go? Ej, boję się, że on mnie zabije. Bo to by wypadało go przestawić, żeby mieć, wiecie... Ej, a nie da się tam jakoś... Dobra, tam jest klucz. Okej, ja muszę tutaj jakoś przenosić... mam wrażenie, że chodzi o to, żeby przenosić te niektóre przedmioty. Na przykład spróbujmy przenieść po prostu tą. Co nie? I spróbujmy przenieść to, bo to było to na koniec tutaj. Może nawet nie trzeba będzie z tego korzystać. No dobra, spróbuj. O kurczę, chyba nie... No, chyba nie za bardzo. Chociaż może. Kurczę, nie za bardzo, słuchajcie. Bo to nam nie pozwoli aż tak daleko przejść. No to co ja mam tutaj zrobić? A może przenieść to, kurczę, jakiś taki zaawansowany pomysł na to. Może tu chodzi o to, żeby, nie wiem, położyć to... Okej. Okej, to raczej nie o to chodzi. W ogóle on nas nie zabija. Myślałem, że może zadaje nam jakiś damage, jakiś tam większy, ale to nie o to chodzi jednak. To wyjdźmy stąd. Wyjdźmy stąd. Masakra, to trzeba jakoś dobrze rozkminić. Oczywiście czasu nie ma, nie wiadomo jak dużo. Czekajcie, tutaj da się wejść. Też da się wejść. Dobra, jest mnóstwo rur, które prowadzą... Absolutnie różne miejsca. Dobra. Ej, no i co mam teraz zrobić? Już nie ma opcji, żebym ja się tutaj dostał. A może tutaj muszę jakiegoś poła użyć i on, nie wiem, rozwali to wszystko. Kurczę, jakiś taki dziwny poziom. Zagadkowy. Tu mamy w ogóle te nutki. Właśnie poł czy to bardziej? Może to trzeba zabrać? No zobaczymy. Czekajcie, to było ile przejść? Dobra, to było to przejście teraz. Jejku, więcej mi tego dajcie. No i co? Przeniosę sobie to tutaj. Ciekawe tylko, czy rozwalę te stwory. Tutaj to by się najbardziej przydało Yoshi. No dobra, jakbym sobie to chciał jakoś postawić? O, dobra. To wystarczyło. Mamy jeden klucz. I co, ten klucz teraz chodzi za mną? Tam było, że więcej, jeżeli chcę prawdziwe zakończenie, o cokolwiek w tym chodzi. Ej, świetnie, ten klucz jeszcze chodzą za mną. Dobra, zobaczmy, dokąd prowadzi to miejsce. Tu są te nutki, co one dają? A, to one chyba mówią, co tu mniej więcej... Czego tu można się mniej więcej spodziewać? Oho. Świetnie. Dobra, na tym też można. Ej, o co tu chodzi? Dobra, może... W sumie to nie wiem. W sumie nie wiem. Mamy jeden. Dobra, jeden jak zdobyć, to już wiemy. Tutaj są jeszcze dwa. Nie, naprawdę. 4 minimum, żeby przejść ten poziom. Prawdopodobnie kluczem. No ale oczywiście chciałoby się więcej. O kurczę, to jest jakie to ruchome. Ej, nie! Aj! No i dorwał mnie. Dobra, zagadkowy poziom, 4 życia, super.
Super, no najlepiej po prostu. Czyli co, tu dostajemy to. Tutaj to trzeba jakoś, no mówię, mówiliście, że to chyba da się jakoś rozwalać, tylko na razie chyba nie wiem jak. Dobra, chodźmy stąd. Chodźmy stąd, co za dużo to nie zrobią. Odkryliśmy, dobra, muszę dowiedzieć się jak z tego na przykład korzystać. Tu mieliśmy, a tutaj mamy takie wiecie, informacje mniej więcej o co chodzi. Na górze, co to za poziom, co tutaj może się dziać. Okej, nie wiem jak kliknę to. O. Ale co mi to da oprócz pieniędzy? Znaczy mogę się dorobić, fajnie. I w ogóle super, ale... Tam to wróciło do normalności. Nie, może trzeba zebrać wszystkie monety, żeby coś się działo. Dobra, spróbujmy to miejsce. I tak jest tutaj dużo, za dużo wszystkiego. O Jezu. Już wiem, że ten poziom będzie przerażająco zły. Dobra, spróbujmy... Aha. Okej, raczej nie o to chodziło. Tutaj to trzeba przyjść. Mam wrażenie, że tutaj to trzeba przyjść, jeżeli już z czymś przyjść, to z tym. Z trampolinką, dobra. Bierz ją i ogarniemy, co tu się dzieje. Te poziomy nie są takie proste. Myślałem, że to będą, wiecie, jakieś takie krótkie w tej grze, oczywiste poziomy. A tu nic z tego. O cholera. Źle to ustawiłem. Ustaw to trochę tutaj bliżej, powiedzmy. No i dobra, spróbuję skoczyć, znaczy skoczyć na to. Ej, to jest samobójstwo w sumie. To jest w sumie samobójstwo. Nie wiem, o co tu chodzi w tym poziomie. No raczej załatwienie duchów. Aha, super. Ej, i naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. Serio, słuchajcie, same duchy tu chodzą. O co chodzi? Jak ja to mam zdobyć? Przecież wątpię, żeby to było takie... No dobra, dajmy pała. Pou. Dobra, power up taki nasz, powiedzmy, mały. No co, rozwalę duchy. Ale no... Wbij tam. Ej, nie mogę, nie, no dobra, mogę. No chyba nie chodzi o to, żeby je rozwalić. Aha, to nic nie dało, ludzie, to absolutnie nic nie dało. Kurczę, no rozumiem, że trzy gwiazdki trudności. Ale dobrze byłoby, gdybym jeszcze wiedział, o co tutaj chodzi. Na razie rozwiązałem jeden. Dobra, ten to jest w ogóle, wiecie, taki duszek się tam pojawia. On znika, ale znowu się tam zaraz pojawi. Oj, ja pierniczak, to jest trudne. Oj, gro, trolujesz. Trolujesz, dobra, duszku. Idź sobie stąd. Nie, ja cię kręcę. Dobra. Ej, uwierzcie mi, to jest trudniejsze niż mogłoby wam się zdawać. Dobra. Dobra, to jest po prostu na skilla takiego. Skilla, jak ja to mam zrobić? Uwierzcie mi, że te schody tak tam zasuwają, że wejście tam jest wręcz, moim zdaniem, prawie że niemożliwe. Dobra, teraz pojawi się pewnie gdzieś tu blisko. No, w sumie niewiele się myliłem. Ale dlaczego te schody aż tak na to zasuwają? Ej, może tutaj da się coś, nie wiem, jak się kliknie poł, to się zmieni. Ej, no naprawdę, słuchajcie, no... Nie da się, po prostu nie da się. Wierzę, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że tam się da przejść. No dobra, jeszcze mam pomysł jeden. W sumie... No chyba, że, nie wiem, może to zmieni kolejność, jak one lecą, nie wiem. W sumie, czy to cokolwiek tutaj zrobi. Zaraz się przekonamy, jakby leciały w innym kierunku. Zatrzymały się! Dobra, o to chodziło. Miały się zatrzymać i się zatrzymały. Świetnie, wiemy jak zdobyć to jedno. Dobra, mam już dwa pomysły na klucze. Początek nie najgorszy. Ej, czekajcie, stąd mogę wyjść sobie teraz. No właśnie, mogę wyjść. Ej, przecież tutaj jednego poła muszę dać, ale to jest już będzie do wyjścia. Dobra, kumam o co chodzi. Zdobyć mogę na pewno więcej niż 4. Ale 4 to takie absolutne minimum. Czekajcie teraz, które to było? Weź to wyrzuć. Nie, nie chcę tego, to chcę. Dobra, z powrotem chcę to. Czekajcie, gdzie tutaj to trzeba było iść? Tutaj? To było to miejsce, już myli mi się... A nie, to jest w ogóle jakieś... Przerąbane, słuchajcie. O, spadła moneta, fajnie. Fajnie, spadła moneta, dużo mi to dało. O co chodzi w tym poziomie? Albo jeszcze jedna, może jeszcze jedna, ta, dobra, weźmiemy jeszcze raz to. Świetnie, zanim ja rozkminię je wszystkie, to trochę tu czasu minie. Dobra, tak, tutaj trzeba użyć, a nie tego, tu miał być power. Ech, no bo to nic mi nie da niestety. Oczywiście, że nic mi nie da. Dobra, to wiemy. To wiemy, dobra, power up. Fajnie w ogóle jest to śmieszne takie, że te klucze za mną chodzą, co nie? Na końcu mogę oczywiście wrócić i zdobyć, wiecie, tego jednego dodatkowego klucza, który jest na końcu. No ale potrzebujemy ich 4 aż. To jest sporo. Dobra, rzuć. Pięknie, rozwalone. I mam nadzieję, że już żadne...
Najgorzej! Po co ja tego użyłem tak szybko? To nie zabiło wszystkich. Trzeba to było użyć na samej górze, no dobra. Dobra, dobra, dobra. Czas niecałe 300 sekund. No tak, już widzę jak mi to wyjdzie. Ale przynajmniej wiemy jak zdobyć dwa. No, wbijaj się tam. Wbijaj się tam, Marian, dawaj. Dobra, czyli musimy z tym do... Aha, no teraz one się odnowiły. No ale no dobra, to że one się odnowiły to tam nic strasznego, bo tutaj, tu trzeba tego użyć, o. Świetnie. Dobra, dwa klucze za nami latają i teraz nawet padają wszystkie, nawet te, które były niżej. Świetnie. Tam są, słuchajcie... No właśnie, jak tam się dostać? A może z tym? Może jakimś cudem, nie wiem, to coś zmieni w tym poziomie. No zobaczymy, no jeszcze ten minimum jeden, no... Dawaj. Nie, ale nie potrafię skakać czasami. Minimum jeden klucz trzeba zdobyć. Tylko... Co to absolutnie zmieni? Aha, fajnie. No weź to nadepnij. Mogę to nadepnąć? Mogę, ale to absolutnie nic nie daje. Myślałem, że to włączysz, nie wiem, tamte zaczną się przemieszczać. Tylko... Wiecie co, nie mogę naprawdę go złapać? Ej, nie, jego nie da się złapać. Mogę tak się przelatywać koło niego. Mówię, w tej grze nigdy nie ogarniałem tych gier z tą mechaniką Mariana, więc niektóre rzeczy mogą być dla mnie nowością. Domyślam się, że jak ktoś grał, to pewnie ma tutaj, wiecie, w te starsze wersje Mario, to ma troszeczkę lepsze znajomości ode mnie. No ale pomyślmy, no co ja tutaj mogę zrobić? A ja nie mogę położyć tego na górze i nie wiem... O, ej, to ma sens. Tu wiem, co trzeba zrobić chyba. Czekajcie, jakbym położył to tutaj. Dobra. I gdybym położył jeszcze jedno. Nie wiem, no robię coś... Ej, tak! O to chodziło, świetnie. Dobra, chciałbym już teoretycznie... Mogę sobie otworzyć przejście dalej. Tylko cały czas nie wiem, co zrobić z tamtym. Może właśnie też powciągać parę tych. Ale to pewnie jedno maksymalnie mogę. No bo tutaj ani ten power up nie zadziała. Podstawienie tego tutaj to jest też absolutnie lipa straszna. No ale patrzcie, to przecież to mi nic nie robi. To mi w niczym nie pomaga. Mamy trzy klucze. No zawsze to chociaż taki plus, że... No spróbuj podskoczyć na tym. No mało brakuje, ale na pewno trzeba użyć jakoś tego małego dziadostwa. A ja te klucze też się odbijają? Dziwne. Nie, dobra. Chyba, że da się dołączyć jeszcze jedno. Jak byłyby dwa, to słuchajcie, dalibyśmy radę, dobra. Już tyle rozkminiłem, mamy tyle kluczy, no i mówię, wydaje mi się, że na koniec można tam jakoś przejść. Czekajcie, tutaj byliśmy. W tym poziomie, no właśnie, co w tym poziomie? W których poziomach jeszcze... O nie, rozwaliłem sobie power-upa. Mam wrażenie, że to może być jeszcze gdzieś potrzebne. Dobra, a takie pytanie... Takie pytanie, czy... Może da się... Wiecie, jedno przyniosłem, może jest jeszcze drugie. Ej, kurczę, odwróć się. Odwróć się, odwróć się. Dawaj. Dobra, nie no, jak będzie 100 sekund, to słuchajcie, zmykam stąd. Wszystko... Nie, dobra, jak jedno zaniosłem, to nie będzie więcej. Ej, jakby tutaj położyć, po prostu. Ej. A, nie, dupa. Trzeba jakoś tego przestawić, mam wrażenie. Ale nie damy rady więcej. Wiecie, o co chodzi, żeby przestawić... No nie wiem, jak to wykombinować. Nie dam rady. Ej, nie rozumiem do końca... Ej, a nie da się jakoś na przykład, no nie wiem... Zadziałać na niego w jakiś... Kurczę, nie. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, to jest panika. Chciałem zdobyć więcej niż 4 klucze, ale była informacja, że 4 potrzebne. Teraz pytanie tylko, czy dobrze wykombinuję? No nie wierzę, że jeden poziom aż tyle mi zajął. Ale zaraz się przekonamy. Chodźmy z tym. Wracajmy z tym. Rozumiem, że to powinienem móc otworzyć w taki prosty sposób. Dokładnie. I mamy klucz i mamy wyjście. 4 klucze potrzebne, ale nie dostałem tego prawdziwego zakończenia. Co jest grane? To nie koniec? A, dobra, otwieramy ten. Ej, nie braknie żadnego, prawda? Nie no, nie braknie, okej, mamy to. Dojdziemy do końca. Świetnie. Udało się. Ciężko, bo ciężko, ale wykonaliśmy to. No, mówię, no nie odblokowałem tego tak zwanego... Najlepszego zakończenia, no ale dobra, nie będę narzekać. Ważne, że udało się. Ważne, że zdobyliśmy 225 tylko końców. Mało. Mało, można było zdobyć trochę więcej. Jak tam praca? O, świetnie. I Main Hall, i West Hall zostały wykonane. Ładnie. Dobra, ciekawe, co jest za ukończenie danego poziomu. Nie wiem, ale wszystko jest na razie tak, jak należy. I wszystkie tołdy się cieszą. I tylko o 3% poszło.
No to tak trochę niewiele. Dobra, co teraz mogę rozbudować, powiedz mi? Aha, mogę klikać tam, żeby zobaczyć całe. Dobra, i teraz kolejny main hall kosztuje 1200, ale nie, dobra, robimy east hall za 400, akurat mnie stać. Dobra, zbieraj. Znaczy zbieraj coiny i bierzcie się do roboty. Dobra, 1200, naprawdę sporo. Naprawdę sporawo. No co tam, o co tam powiesz? Aha, że niebieski to wziął się w końcu do roboty. A ja oczywiście muszę szukać więcej roboty. Dobra, niech niebieski pracuje. Nowa robota przybyła, a jest już nowa, trzecia strona. No ale oczywiście my jeszcze mamy, słuchajcie... Ej, gdzie są zadania z drugiej strony? A, tutaj. Banzai Bill Ambush. Ojejku, Banzai Bill. Co teraz ona? No, ale tym razem dwie gwiazdki 150. Tym razem od Father of Name Withheld. Od niego to zadanie. Dobra, lecimy. Lecimy, Marian. Za długo nam zajął, słuchajcie, ten przeklęty domek. Banzai Bill Ambush. Pułapkę. Co to za zasadzka tak właściwie? Co to za zasadzka? Wow. Wow. O co chodzi? Mogę to przeskakiwać? Chyba mogę. Dobra. O, super. Koteł. Czy mogę dostać się na samą górę? Mogę. No i o to chodziło. Ale oczywiście wypadałoby, wiecie co? Starać się zdobyć jak najwięcej tych monet. A czemu by nie? A ja mogę tak jakby zlecieć stąd? Wow. Pewnie jest taka możliwość. Dobra, przechodź tutaj. Niech on sobie przeleci. Pewnie też da się go jakoś rozwalać, ale... Ale na tym aż tak bardzo mi nie zależy. Ej, dobra, dałem radę. Okej, pięknie. Dobra. Kolejny ten, dzwoneczek. Dzwoneczek nas zamienia w koteła. Czemu nie? Ej, a tam da radę przejść? A dobra, tutaj i tak nic nie ma. I tak nic nie ma, to o co chodzi? Dobrze. O, to trzeba by jakoś sprowokować chyba. Tak mi się wydaje, że trzeba by jakoś sprowokować przeciwnika, żeby tutaj coś wystrzelił. Dobra, trzeba przejść tędy na pewno. Albo jakoś uderzyć nimi. A czekajcie, ciekawe, czy tutaj uderzenie tym ogonem coś robi. Dobra, spróbuj. Nie, dobra. Uderzeniem ogonem absolutnie nic nie robi. Kurczę, ej, wow. Zaraz zbyt głupio spadniemy. Dobra, mamy te kocie łapska, to... No kurczę, znowu? Znowu za wysoko. Dobra, na spokojnie. Nikomu się przecież nie spieszy. Dobra. Ej, to chyba... Żeby to się nie... To się chyba nie załamie pod moim ciężarem, oby. Dobra, zbieraj monet, ile się da. Dobra, spróbowałbym jeszcze... Zdobyć jakieś tutaj te bonusy. Aha, dobra, kolejny koci dzwonek. Świetnie. To już chyba głównie dla punktów zdobywamy. Dobra, to mamy monety. Dobra, spadać stąd, świetnie. Ojej, dobra, przeczekajmy tutaj chwilę. Nie wiem, czy jest sens iść na dół. Tak właściwie po co jest iść na dół? A na górze coś jest? Na górze chyba też nic nie ma. Teoretycznie może powinienem jakoś, nie wiem, sprawiać, żeby te Banzai Bille uderzały w te murki. Ale jak to zrobić? Dobra, spokojnie, niech to sobie przejdzie. Oj. Dobra, jednej monety nie zbiorę, to się nic nie stanie. Złego przecież. Ej, rozwaliły te murki tutaj. No tak, ale pchać się po tą monetę to jest dosłowne samobójstwo. Jezu, już myślałem, że spadłem. Czy spadłem? No spaść to może i nie spadłem, ale i tak nie jestem w zbyt dobrym miejscu. Czy tu jest jakieś przejście? Dobra, tu jest jakieś przejście. Ej, i to jest koniec. Świetnie, dobra, no ten poziom do najtrudniejszych nie należał i jeszcze 10, dobra, 78 coinów za samo przejście poziomu. Nie jest źle, w końcu coś się zarobiło. Oczywiście można było więcej, jakby się zbierało te wszystkie, wiecie, pełne monety, ale ogólnie poziom zakończony. Teraz to trzeba naprawdę zebrać 1200 coinów, trzeba naprawdę próbować zarabiać porządnie. O, East Hall jest w trakcie budowy, świetnie, 16%, no z każdym dniem coraz więcej. Dobra, czyli misja 11, Sisu Catapults. Dobra, tym razem od PE Teacher. Czyli pan od WF-u nam tutaj zadał jakieś zadanie. Have fun, let's go. Który tym razem Marian? A, ten, dobra. Dobrze. No, pokażcie, co... O, pustynia. A, dobra, i na zasadzie przeciwwagi. Dobra, no spróbujmy zebrać jeszcze te dwie monetki, super. Ta muzyka, ojejku, ale ją dobrze kojarzę. Znaczy ja ją bardziej kojarzę
wiecie, z tego New Super Mario Bros. U Deluxe. A, ej, cwane, dobra. Tak też można. Dobra, weź to wyślij tutaj. Rozwalmy wszystkie pięknie. Tutaj nie będzie jakiegoś bonusa na przykład? Nie. Przynajmniej nie widzę. Dobra, nic nie mam. Jeszcze wyżej. O, tu jest jakiś bonus. Ej, da radę? Ej, pięknie, życiowy grzybek. Super, mógłby dawać mi jakieś jeszcze dodatkowe hajs, to już w ogóle bym się cieszył. Czekajcie, oj, tutaj w dół. Przynajmniej tak gra informuje. Nie no, tylko te poziomy duchów są jakieś takie szalone, powiem wam. A teraz idzie im miło i przyjemnie, chociaż jeszcze nawet do... O cholera, jakby na mnie skoczył. Ej, mam dziwne wrażenie, że tutaj da się przejść. Tak, da się przejść, dobra. Może jakiś fajny sk... Uuu. Jezu, gdzie ja doszedłem? Dobra, jest, słuchajcie, wielka moneta. Tylko trzeba by go jakoś rozwalić, tego dziada. Ej, dobra, nie, bo on chyba na mnie zeskoczy. Nie lepiej skorzystać jakby z możliwości... O, jak on jest tutaj. Ojej. Dobra, nie, dobra, trzeba to jakoś inaczej rozkminić. Mam wrażenie, że ja mu muszę po prostu... O nie! Nie. Cholera, nie wyszło. Zepsułem, słuchajcie. To była możliwość rozwalenia tego i mieć tutaj 10 końców, a ja tylko jeszcze obrywałem. No brawo ja, no niestety nie wszystko zawsze wychodzi. Nie będzie dodatkowych 10 końców. Dobra, no to trzeba tak zrobić. Wiem jak to trzeba zrobić. O, dokładnie i mamy wyżej. No i checkpoint. Jakiś bonus? O, dziękuję. Dziękuję i nic więcej. Nie ma nic więcej? Jak widać, nie ma nic więcej. Dobra, kolejna Koopa Troopa. W ogóle ta nazwa jest taka śmieszna. Szczególnie w polskich realiach, wiecie, śmiesznie brzmi. Dobra, nie wiem, rzuć tam w niego. O, dostał. Padł? Chyba. O nie, to była możliwość prawdopodobnie, żeby rozwalić, wiecie. Albo nie, w sumie nie, to i tak można. A nie, dupa, tutaj trzeba by wpuścić, albo być małym Mario, albo wpuścić tutaj, wiecie co. Kupę trupę, a tak to no niestety straciliśmy chyba szansę zdobyć tą. Oj, szkoda. Dobra, tutaj... Oj. Niebezpiecznie. A dobra, tutaj nic nie ma. Myślałem, że to jakieś, wiecie, niebezpieczeństwo, coś w tym stylu. A teoretycznie... Jeszcze się zastanawiam nad czymś. Nad możliwością zdobycia, słuchajcie, tej monety. Nawet jak tego nie dokonałem. Ej, bardziej tutaj. Pięknie. O to chodziło. Dobrze. Jeszcze ją zdobędę. Myślałem, że to jest jedyny sposób, żeby, wiecie, albo być małym Marianem, albo wpuścić tutaj tą monetę, ale... Prawdopodobnie nie. O, dokładnie. Mamy już prawie, że dostaj. Super, spadłem jeszcze niżej. Upadłem jeszcze niżej, świetnie, jest moneta. No nie użyliśmy skorupy, ale ważne, że zadziałało. Aha, to jest, to nawet ciekawe. Dobra, czekajcie, jak ja to muszę. Dobra, skoczyliśmy. No, czemu nie mogę tego, ej, nie mogę tego przeciwważyć. Cholera. Dobra, to jest, dobra, ten nam nic nie robi. Na górze chyba nic nie ma. Świetnie, tak, więcej ich dajcie. Ej, serio? Ej, dobra, nie wiem o co tu chodzi do końca. A nie wiem, a jak skoczę jakoś... Nie no, tu chyba nie chodzi o żaden skok jakiś tam... Ej, o to chodziło, dobra. Chodziło o taki doskok, dobra. Cwane i... Piąteczka, no. Gdybym skoczył chyba minimalnie wyżej, byłaby 10. No ale dobra, znowu coś tu nieco zrobiliśmy. Dobrze, ile to było? Chyba 150 za to zadanie. Nie no, na main hall to jeszcze zbyt dużo roboty. 150, 48, prawie 200. 604, czyli jeszcze drugie tyle i będziemy mieć możliwość, wiecie co, w końcu zacząć kolejną budowę. Dobra, zadanie za 3 gwiazdki. Tunnel to the dark side of the moon. Jak słyszę coś takiego, to od razu myślę, że to powinna być mapa bazująca na Mario Odyssey, ale oczywiście na tym nie może bazować. Bo tam między innymi była ta ciemna strona księżyca. Ale dobra. Co jest grane? Jak mnie gonił? Ej, dobra, no takie coś tutaj się nie bawię. Dobra, co, muszę wejść tam na górę, prawdopodobnie. Panie, ej. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, przyznam szczerze. Ej, dobra. Dangerous situation. Ja, tu chodzi o to, żeby po prostu wchodząc tutaj, zaczynamy chodzić do góry nogami. Ej, dobra, no to ciężko się przyzwyczaić trochę w sumie. Masakra, ej. W Mario Odyssey były chyba takie momenty. Z czymś takim.
Ale żeby rzeczywiście były takie, wiecie, te krótkie plansze, gdzie chodziło się do góry nogami, ale to jest masakryczne dla mnie. Masakryczne do czegoś takiego się przyzwyczaić. Dobra, nie zbieraj monet, bo ja boję się tego poziomu. O kurczę. Dobra, daliśmy radę. Świetnie, i to jeszcze ten takie tudum na końcu, świetny dźwięk. Nie, dobra, 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 dobra. A, i mówiliście też mi, że ta niebieska cała, znaczy nie niebieska, tylko zielona flaga była dlatego, że wtedy skorzystałem z usług tego, wiecie, dodałem sobie gwiazdkę, więc tak jakby to była pomoc Luigi'ego i przez głupią pomoc Luigi'ego dostałem zieloną wtedy, wiecie, no po prostu flagę. Więc ogólnie lipa, nie ma co korzystać z tego. Dobra. Czyli tak, tu unikamy tego. Kurczę, no ciężko się przyzwyczaić do chodzenia do góry nogami. Ej, może jak tu pójdziemy, znowu zaczniemy chodzić, wiecie, prawidłową stroną. Chyba tak. Chyba tak i dobrze. Pewnie jedną pozwoliłoby mi zdobyć tę większość monet, ale patrząc na ten poziom i na to, jak on mi się cholernie... Nie podoba. Dobra, ile żyć? Dwa, świetnie. Jesteśmy coraz dalej, ale wcale nie bliżej. Dobra. Nienawidzę ciemnej strony księżyca. Tyle mogę wam powiedzieć tylko. Tyle mogę wam powiedzieć. Dobra. Uj! Jakie to jest złe. Ej, ciekawe co się stanie jak stracę wszystkie życia. Tego jeszcze nie mieliśmy, ale nie, no dobra, no nie, no to byłby wstyd oficjalnie. Aha. Try again, a nie give up. No, jaja sobie ze mnie robisz. Nie no, słuchajcie, Luigi mnie obraził. Dobra, nie, słuchajcie, to... Powiedzmy, że chciałem się przekonać, co się stanie, jak się straci wszystkie życia. Przekonaliśmy się. Więc teraz przechodzimy tę mapę na luzie. To wiecie, no, trzeba było udowodnić, co się wydarzy, kiedy ktoś padnie tyle razy. Ale naprawdę, to jest takie teoretycznie proste, no bo przecież to chodzisz tylko do góry nogami. Ale to sprawia problemy. Dobra, walić to, nie chodzimy dalej do góry nogami. Chociaż mi się wydaje, że już tam dalej to by nie dało rady. Nawet za bardzo tego ogarniać. Też w ogóle się ślizgamy strasznie. O nie. Wiem co zrobisz, jak podejdę blisko, no właśnie. Ej, rozwalił tamte. Ale nie, nic więcej mi tam nie odsłonił raczej. Dobra, dawaj na górę. Masakryczne miejsce. O kurczę, żeby on znowu nie zaczął. Jezu! Właśnie. Właśnie tego się bałem. Dobra. Kurczę, żebym nie skoczył. Ej, nie, no to są żarty. Oh shit. Dobra, daliśmy radę. O, nabi hajs. Ej, straszny ten poziom jest. Nabijaj. Dobra, nabiliśmy. O nie. Ej, czekajcie, to jest głupie. Co tu chodziło? Tu chodziło po prostu, żeby wejść w te drzwi? Ej, dobra, to jest tylko pokaz na to, że naprawdę tych mapek, tych starszych mapek to nie ogarniam. Ale co tu dużo mówić, moja wiedza bazuje na tym najstarszym, znaczy na jedno. New Super Mario Bros. 1. I potem to w sumie na tym, wiecie, New Super Mario Bros. U Deluxe, znaczy najdłuższa nazwa ever, bawimy się w długie nazwy. A jednak, bo to jest chyba według tej trójeczki, prawda? Mariana, no tak. Kto to wymyślał? Takie pomysły. Kogo to naszło na coś takiego? Dobra, zaraz stanę się speedrunnerem absolutnie tej mapy. Dobrze. Dobra, nasz nieszczęsny kolega, no. Zeskocz, dziękuję. Tutaj to w sumie, żeby to zdobyć, to po prostu taki sposób jest najprostszy, proszę bardzo. Teoretycznie jak wejdę tutaj, to mogę jeszcze zdobyć... A dobra, już się nie bawmy, już tak nie kombinuj, Judy, jaki ty jesteś dobry w to, bo nie jesteś. I zobaczymy. Dobra, tutaj można to nabić, tylko to nawet nie wiem, czy jest aż taki sens, no ale... Tamte monety też można zdobyć, ale... Właśnie, nie padłem jeszcze, brawo. Czekajcie, bo to chodzi o to, żebym nie spadł. Chociaż mi się wydaje, że spaść raczej nie mogę. I cholera jasna, to jest taki trochę stres, że spadnę jednak. Naprawdę. Ale na pewno chodzi o to, żeby trafić w te drzwi, no bo nic więcej. Teoretycznie też mógłbym spróbować zdobyć tak wiele monet.
Dobra, spróbujmy. O, można? Można. O, jeszcze ten dźwięk, dobra. No tak, to ja się może dorobię trochę na to. Ej, ale słuchajcie, naprawdę nie ogarniam, jak ja mam wejść w ogóle w te drzwi. Jakoś tak szybko spróbować. Ej, no bo tutaj nigdzie dalej nie przejdę, ej, to jest dziwne. Nie no, spaść nie spadnę, a po prostu... No, jakoś wejdź w te drzwi, kurczę, jak one się tak, wiecie, opadną mniej więcej na równi. Niech to opadnie tak, o, o, o. Tak mniej więcej. Tylko jak ja mam się tam dostać? Ej, serio, nie wiem, jak otworzyć te drzwi. A dobra, w ten sposób, okej, udało się. Ej, to jeszcze nie koniec. Jak to jeszcze nie koniec? A wierzyłem, że to musi być koniec. Nie, no dobra, to musi być koniec. Wchodzimy tutaj. Spadniemy. Ej, teraz to w ogóle jakoś wygląda wszystko inaczej. A, i to będzie koniec planszy w ten sposób, dobra. Ile dostanę? O, jeden, dobra, myślałem, że ostatnio dostałem mało, ale teraz to już w ogóle. Ale ważne jest to, że udało nam się przejść kolejną planszę. Zarobiliśmy, no, nawet 221, 825 kasy. I East Hall wybudowany. 18% zamku. Zaczynaliśmy od 11, mamy 18. Dobrze, szanuję. Jak tam? Może pójdę do niej, to wiecie, może mi coś powie, może mogę wybudować coś więcej. Czy muszę czekać? Tak, jest gotowe. I co? Dobra robota. No i tylko i wyłącznie, jak widzicie, mogę wybudować main hall, na którym mnie no niestety nie stać. Więc będziemy dalej zarabiać w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie dawać jakieś dobre komentarze. Pomagajcie mocno, potrzebuję waszych rad. Ej, a co to jest quick? Ej, jeszcze tutaj podejdź. Ej, nie do ciebie. Nie do ciebie, nie do ciebie, kolego. Kim ty jesteś? O co chodzi? Tak, ciężka praca. Aha, adios. No, super, fajnie pomogłeś. W każdym razie, moi drodzy, w kolejnym materiale z Super Mario Maker 2 mam nadzieję, że już postawimy tego main halla, wykonamy kolejne zadania, kolejne zlecenia. Nie zapomnijcie standardowo zostawić łapki w górę, jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał, no i wyczekujcie większej ilości materiałów z Mariana. Ale to tyle. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!